Wiele wskazuje na to, że już wkrótce mieszkańcy Rybnika będą mogli kupić węgiel w referencyjnej cenie z sąsiedniej gminy Lyski. Tak przynajmniej twierdzą rybnicy radni Prawa i Sprawiedliwości. Ale zachęcam jak najszybciej po prostu udać się do na Raciborską 20, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, po to, żeby uzyskać stosowne zaświadczenie, które będzie później potrzebne do tego, żeby ten węgiel kupić na terenie gminy Lyski. Później to zaświadczenie wysyła się do gminy Lyski. Gmina Lyski na tej podstawie tworzy umowę z potencjalnym, z mieszkańcem Rybnika. No i na tej podstawie zostaje później podpisana ta umowa. Później ten nabywca płaci na konto odpowiednią kwotę, no i następuje odbiór. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać się z wnioskami do gminy Lyski, ponieważ gmina nie zawarła jeszcze umowy z Polską Grupą Górniczą. W zeszłym roku władze Rybnika zdecydowały, że nie zaangażują się w sprzedaż węgla mieszkańcom, przekonując, że lepiej od miasta zrobią to zajmujące się tym firmy. Na terenie Rybnika są właściwie cztery kopalnie. Dwie bezpośrednio na terenie miasta, a dwie w pobliżu. I one do tej pory świetnie sobie z tym radziły, więc dlaczego teraz nie miałyby tego robić? Po co wywracać cały ten system, skoro on wcześniej działał? My jesteśmy w takiej sytuacji, że w pierwszej kolejności znalazł się podmiot prywatny, któremu pozwoliliśmy na to, by sprzedawał węgiel na terenie Rybnika. Niestety z jakichś powodów ten podmiot nie podpisał umowy z dystrybutorem węgla. Rządzący Rybnikiem radni nie zamierzają zmieniać swoich wcześniejszych decyzji, a działania w tym względzie radnych Prawa i Sprawiedliwości to ich zdaniem efekt zbliżających się wyborów. Musimy popatrzeć na kwestię kompetencji samorządu. Samorząd nie został powołany do tego, żeby dystrybuować węgiel. Są od tego odpowiednie firmy, spółki Skarbu Państwa, a tak naprawdę od zarania tego pomysłu, pisowskiego pomysłu na sprzedaż węgiel przez samorządy chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zwalić potencjalną winę za brak dostępu do tego surowca właśnie na samorządy. Mimo takich deklaracji nie można powiedzieć, że zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez samorządy w Rybniku nie ma. Na ten moment wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie zadeklarowało niewiele, bo tylko 50 rodzin.